Rana goi się według pewnego schematu. W wyniku gojenia się rany powstaje blizna. Mamy tutaj trzy etapy gojenia się ran. Pierwszy etap jest to oczyszczanie blizny. Drugi etap jest to etap proliferacji, kiedy tworzy się sieć włókien kolagenowych. Miofibroblasty produkują włókna kolagenowe i w momencie, kiedy już tę czynność zakończą, co zazwyczaj przebiega na miesiąc po operacji, powinny ulec samozagładzie, która nazywa się w języku medycznym apoptozą. Jeżeli te miofibroblasty produkujące włókna kolagenowe nie wejdą na tę drogę apoptozy, wówczas blizna, tkanka bliznowata rozrasta się dalej. Zaczyna wychodzić poza obręb pierwotnego cięcia. I wtedy mamy do czynienia z bliznowcem. Czyli jest to niekontrolowany rozrost tkanki bliznowatej po uszkodzeniu podczas operacji, zabiegu czy jakiegokolwiek innego uszkodzenia. Jeżeli chodzi o bliznowiec, to uważam, że fizjoterapia nie ma dobrych, skutecznych środków na leczenie tej dolegliwości. W przypadku wystąpienia bliznowca należy skontaktować się z lekarzem i podjąć decyzję o dalszym leczeniu. Nie należy tego zostawiać, gdyż bliznowiec będzie się rozrastał, będzie bolał i może nawet doprowadzić do ograniczenia ruchomości w stawach.